28 grudnia, jesteśmy w Malikach. Za oknem przepiękna zimowa aura. Do Wigilii, w zasadzie łącznie z Wigilią, ulewne deszcze tutaj w Malikach były. W zasadzie w całej Polsce, z relacji kolegów krótkofalowców. A od pierwszego dnia świąt tutaj przepiękna zima. Zobaczcie, jaka piękna aura, piękny wschód słońca. Dzisiaj ostrzeżenie meteo o tym, że ma tutaj jeszcze dosypać śniegu. Także iście narciarskie warunki można na biegóweczkach zasuwać. W nocy było minus 12 stopni tu. I w zasadzie mróz w całej Polsce. Dowiedzieliśmy się od kolegów krótkofalowców, którzy dzisiaj na spotkaniu niedzielnym tu na paśmie opowiadali o warunkach w całej Polsce. I okazuje się, że tu na Kaszubo-Kociewiu, jak ja to nazywam, najwięcej śniegu spadło i najniższe temperatury. Zobaczcie, jak przepięknie. Ślicznie jest. Rewelacja. Idziemy dzisiaj z dzieciakami na sanki. Później bieganie z pieskiem i kąpiel we wieżycy. Z racji tego, że jeziorko no niestety zamarzło. A nie chcemy tu kuć przerębli. O, dzieciaki na dole jedzą śniadanko. Zaraz jedziemy do kościoła. O, zobaczcie, jaki lisek tam poszedł. Widzicie? Jak lisek sobie powędrował dróżką. Dziewczyny, dzieciaki, widziałam lisa, jak drogą szedł. Tu szek radiowy, jak zawsze. Radyjko. O, to najmłodsza. Dorotka. Dobrze. Maciuś, zjadłeś? Zjadłem połówkę. No i dobrze. Zjadł tyle, ile zjadł. Idźcie na dół. Oglądamy bajkę, bo za 20 minut wychodzimy. Tak? Skrzydełko się suszy po wczorajszym lataniu. Wprawdzie nie było mocno mokre, ale trzeba było przesuszyć przynajmniej taśmy, bo jednak rozkładane to wszystko było na śniegu i składane, także tak to były warunki dzisiaj propagacyjne, rewelacyjne rano. W zasadzie radyjko zawsze tutaj nieodzowny element wypraw do lasów kaszubsko-kociewskich. W zasadzie prawie żadnych zakłóceń przemysłowych. Zobaczcie, jaki piękny wschód słońca. Sami tu jesteśmy, u góry. Żadnych innych turystów nie ma. Lokalno-miejscowych. A gdzie idziesz? To wyrzuć. Jak stara, to wyrzuć. O, zobaczcie, w kominku. Napalone, cieplutko. Piesek najedzony, zadowolony. To ładnie wyrzuć. A, dzieciaki też zadowolone, wyspane. Jeszcze się przejdziemy. Przejdziemy się jeszcze na zewnątrz, pokażemy zimę. O, Sara tatuje już na jajeczniku. No i dobrze, bo lubię. A zobaczcie, co jest na dworzu. Rewelacja. O, nie wiem, jak kamera długo wytrzyma. Zobaczcie. Wiaterek około 1-2 metrów na sekundę. Super warunki w zasadzie dzisiaj do latania. Troszkę zmylili nas wczoraj z tą prognozą. Bo informacje były, że ma dzisiaj od rana padać śnieg. A tu jest no coś pięknego. Niestety biegówek nie zabrałem. I ubolewam bardzo z tego powodu. Bo można by rano rundkę zrobić dookoła jeziora. Ale zrobimy normalnie na butach. I oczywiście zakończymy tą kąpielą we wieżycy. Anteny pokryte szadzią. Czyli wilgotność dosyć spora. Coś tam leci w powietrzu. Górą chmurki się trochę ruszają. Zobaczymy, może się uda polatać. Jak nie dzisiaj, to jutro. Rewelacja. O. A ja sobie tak chodzę, bo lubię zimową aurę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Na razie.